dobrze, panie sołtysie, proszę mi pokazać teren. No już widzę, że chyba woda przez tu mamy taką ciekawostkę, budynek 97 i popatrzcie pan, aha, idealnie. A, czyli dokładnie w tym samym, idealnie, to samo, nie, miejsce trafiła woda, tak? Dotąd była tutaj woda, tu jest. No dobrze. I tu wszystko było w wodzie, dzień dobry. Rozpieprzyło mi tutaj budynek mamy gospodarczy. Mamy prześwit na rzekę. Aha. Czyli to woda weszła i wyszła tędy pewnie. Tak, tak, tak. No. W 97 i w tym roku było dokładnie tak samo wysoko. Przez stodołę też przeszła? No dokładnie. Bo tak, ten pion naruszyło. Aha, widzę. A właśnie, tego w ogóle nie było, tylko strażacy mi założyli. A, podstemplowali. Zaliło, kurde, aha, podstemplowali. No. I to co, tu ścianę wywaliło? Tak, tak, tak. Niesamowite. No w tamtą stronę nie poszło, bo tam jest góra, nie? Rzeka. No właśnie, odbiło się od tej góry. Od góry się odbiło. A wydawałoby się, że zakręt jest tak, więc wodę powinno wyrzucić w tamtą stronę. W tamtą stronę, ale tam nie miało gdzie. Tam nie miało gdzie, więc szło tutaj na tą stronę. No. Nie wiem, czy kurde, jakieś takie cudy betonowe porobić. No. Żeby to zabezpieczyć, nie wiem. Kurczę, niech pan za bardzo się już nie zrywa, bo szkoda zdrowia. No. Pod spodem mam piwnicę, no aha, ale co z tego, piwnica zalana. Widzę, że tam jeszcze masę wody jest w środku. Woda jest, tak. To widzi pan, to albo coś stukło, bo odbiłem tutaj w garażu, nie? Aha. Miałem taki 1,60 m kanał. A. Kanału tylko to zostało. I tak za po prostu tym szlamem, tym mułem. Tym mułem za po prostu wyrównało. Wszystko potopione, wszystko zniszczone. No. Mówię, ciężko będzie tak na nóż. Nie, do mieszkania może nie będę wchodził. Ale nie, to, tak? Bo to już tylko obite są. A, jeżeli pan uważa, że trzeba, to wejdźmy. Aha. No. To tutaj jak w którym miejscu była? Jak pan pokaże na tej ścianie woda? O, gdzieś tam, nie? No. Aha. Też pobijaliśmy trochę, nie? Tak. Jak najszybciej trzeba, żeby to... No żeby schło, tak, żeby odparowało. To samo tu pokój. Pokój to już robiliśmy pod samą górę, żeby ten, jak płaszcza płyty, nie? No, kaflak się ostał. O, widzi pan, nie? No. To jest jednak jeszcze za czasów komuny budowany. Tak. To... Stara dobra robota i a teraz jest czym grzać. Zebrać, nie? Ale jest czym grzać, nie? Ugotuj pan obiad na gazie, a ugotuj pan na wasze rosy. W tym budynku, w którym myśmy mieszkali, też był właśnie taki piec. No. No i tu jeszcze... Ludzie tutaj pokurzyli, bo to chcą ładnie, pięknie mieć. I tutaj z boku tego pieca jeszcze był taki pojemnik na wodę, tam się zawsze woda do mycia grzała. Nie, dla niej był taki zbiornik. No, i wkład, no, ale tu, ja to przeciągłem tak sobie w inną stronę. No, to różne rozwiązania były na pewno. No, ja nie wiem, kiedy ja się tu podbieram, bo to... No, wie pan co, grunt, żeby się nie załamywać, nie, bo to... Ale zima idzie. Właśnie, dlatego ja też prosiłem ludzi o ciepłą odzież, nie? I mówię, ludzie w kilka godzin przynieśli to, co przynieśli, co przywiozłem tutaj. Dobrze, to co? Idziemy może na zewnątrz teraz. Mówię, to były, bo ja dawniej tutaj prowadziłem duże gospodarstwo. Jeszcze, mówię, pierw zawał,
później dwa razy zapalenie płuc, a na końcu udar. Jak się zorientowałem, pan tu jest sołtysem, tak? Tak, tak, tak. Pan się nazywa? Krzysztof Deliński. Krzysztof Deliński. Doliński. Doliński. Krzysztof Doliński. No. No już 18 lat. Sołtysem. Tak. No. No okej, okay. Wojsko przyjechało, wojsko, właściwie to klasa, szkoła klasa mundurowa przyjechała tutaj na pomoc. W tej chwili się posilają i zaraz ruszają do roboty. Ale widzę, że coś się chmurzy. No, będzie tu stało, to cały czas będę w domu miał. Ekipa się posiliła, idzie dalej pracować. Klasa mundurowa z Kłodzka. Nie jeździł ten samochód, nie tłukł się od każdego do każdego, tylko jak najszybciej, żeby to sprzątnąć. Tak, i po drodze pozbierać. No. No. No, wy żeście szybko sprzątnęli, a tu na razie jakby nie ubywa, tak? No wie pan, to nie tylko Morzyszów jest, nie jest. No wiadomo. Pół gminy tak, Kłodzkiej. Tak. No. Zelany. Nie wiem jak tam w Bardzie, bo tak to za kolej idzie prosto do Barda, nie? Do Barda, tak. Tutaj. Tak. Czy tam też było pozalewane? Było też, nie? Było. No, było. Miasto było zalane. Było Bardo, Oponica, no. Tak. Ale to już inna gmina. Jedziesz. Do zespołu szkół technicznych w Kłodzku. Klasa mundurowa, okej. Okay. To się potem przeładuje. Dawaj. Macie informacje, czy zwierzęta się też tu potopiły? Nie wiem, to trzeba gospodarza pytać. No, zapytam, są tysa. Nysiu, wizja. Nysiu, TV jest. Ale to bez dźwięku pójdzie, tak? Dźwiękiem. Jak dźwiękiem? Dźwiękiem to nie będzie dobrze. Proszę się zreflektować na ten temat. No, robota nie sama. Motyka. Czy zwierzęta się jakieś potopiły? Nie. Nie udało się. A, w ten sposób. Kur się dużo potopiło. Kur? Tutaj od pana, tak? No
ode mnie. Z całej wioski, z całej wioski. No. Po tym co wiem, to u sąsiadów 40, no nie 30. Kaczki jak były, to sobie popłynęły pewnie z wodą, nie? Bo kaczka się utrzyma. Nie, kaczek nie było. Nie było. Ale... Ja mówię, że teraz zamiast kur trzeba kaczki trzymać. Kaczki tak się uratują. Kaczki, gęsi. Pytanie, gdzie by ich szukał? Inni by mieli pożytek. Bardzo śląskie, nie? Tam by je wyłapali. W 79 Boś śpiewał taką piosenkę. Musimy zacząć od nowa. No właśnie, to tak naprawdę to wszystko trzeba zaczynać od nowa, nie? Dokładnie. No. Część zburzyć, część ratować, uzupełniać, czyścić, sprzątać. To prawdopodobnie czas to dała pójść do rozburzenia. Do rozbiórki, no. Tak. No niestety. Takie życie jest. Tak jest.